Wir wollen zu Beginn einen Vers aus Matthäus 18 lesen. Z początku przeczytamy jeden wiersz z Mateusza 18 rozdziału. Vers 20. Mateusza 18 rozdział, wiersz 20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Ich möchte heute Morgen etwas sagen über die Zusammenkünfte der Gläubigen. Chciałbym dzisiaj rano powiedzieć coś na temat spotkań czy zgromadzeń wierzących. Wir finden zwei Ausdrücke dafür in Gottes Wort. Znajdziemy na to dwa wyrazy w Słowie Bożym. Das eine ist hier in Matthäus 18. To jedno jest tutaj w Mateusza 18 rozdziale. Versammelt zu sein in seinem Namen oder zu seinem Namen hin. Być zgromadzeni w imię Jego albo do Jego imienia. Das gleiche ist gemeint, wenn wir in 1. Korinther 11 lesen. To samo Słowo Boże ma na myśli, jeśli w 1. Koryntian 11 czytamy. In Vers 18. W wierszu 18. Dass die Korinther als Versammlung zusammenkamen. Że gdy schodzili się jako zbór. Das heißt in dem Charakter der örtlichen Versammlung. To znaczy w charakterze miejscowego zgromadzenia. Da kamen nicht einfach Geschwister zusammen. Nie było tak, że po prostu jakoś wierzący się razem zeszli. Sondern sie kamen in dem Bewusstsein zusammen. Ale zeszli się w tej świadomości. So versammelt zu sein, wie es dem Charakter der Versammlung Gottes entspricht. Że są zgromadzeni w taki sposób, jak to jest odpowiednie do charakteru zgromadzenia. Wenn wir über die drei wesentlichen Zusammenkommen als Versammlung nachdenken wollen, jeśli chcemy zastanowić się nad trzema istotnymi rodzajami zgromadzania się, dann müssen wir zuerst darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? To najpierw musimy zastanowić się nad tym, co to w ogóle oznacza. Zum Namen des Herrn Jesus hin versammelt zu sein. Być zgromadzonym do imienia Pana Jezusa. Man ist dann versammelt zu einem Namen hin. Wtedy jest się zgromadzonym do jakiegoś czy w jakimś imieniu. Und wenn von einem Namen in der Bibel die Rede ist, a jeśli w Biblii jest mowa o pewnym imieniu, dann ist die Person gemeint, die diesen Namen trägt. To chodzi o tą osobę, która właśnie nosi to imię. Hier geht es also um die Person des Herrn Jesus. Tu chodzi więc o osobę Pana Jezusa. Wenn ich also zu dem Namen des Herrn Jesus hin versammelt bin, jeśli więc jestem zgromadzony do imienia Pana Jezusa, dann ist er der Mittelpunkt. Wtedy on jest centrum czy środkiem. Das bedeutet, dass wir nicht einfach zusammenkommen, weil wir ein interessantes Thema oder so haben. To nie oznacza, że my wtedy tylko się schodzimy ze względu na to, że mamy jakiś ciekawy temat, sondern dass wir auf ihn in allem warten wollen. Ale że chcemy we wszystkim czekać na niego. Das hat sowohl eine grundsätzliche Seite, to zarówno ma stronę zasadniczą, als auch eine ganz praktische. I zarówno jak i też całkiem praktyczną. Zuerst zu der grundsätzlichen. Najpierw coś powiem na temat tej strony zasadniczej. Wenn ich zu seinem Namen hin versammelt sein will, jeśli chcę być zgromadzonym do jego imienia, dann muss das, was ich in meinem Herzen festhalte, to więc wtedy to, co ja trzymam, czy czego się trzymam w moim sercu, die Person des Herrn sein, wie wir sie in den Schriften finden. To musi to być osoba Pana taka, jaką ja znajdę ją w Pismach. Ich kann nicht von Jesus Christus sprechen, nie mogę mówić o Jezusie Chrystusie, aber darunter etwas verstehen, was die Schrift nicht mit diesem Namen verbindet. Ale rozumieć pod tym imieniem coś, co Pismo nie, tak nie wyraża. Er ist ewiger Gott, on jest odwiecznym Bogiem, und doch zugleich vollkommener Mensch, a jednak równocześnie całkowitym czy zupełnym człowiekiem. Und das in einer Person. I to w jednej osobie. Das müssen wir festhalten. Tego musimy się trzymać. An diese Person in diesem Charakter müssen wir denken. Właśnie musimy myśleć o tej osobie i to w takim charakterze. Wenn wir als Versammlung versammelt sein wollen. Jeśli chcemy być zgromadzeni jako zbór czy jako zgromadzenie. Darüber hinaus geht es nicht nur um eine Person, ponadto nie chodzi tylko o osobę, sondern um das, was diese Person uns lehrt. Ale też o to, co ta osoba nas naucza. Das ist die neutestamentliche Lehre des Wortes Gottes. To jest nowotestamentowa nauka Słowa Bożego. Sie betrifft nicht nur das, was uns über seine Person gesagt wird, ona nie dotyczy tylko tego, co jest powiedziane o jego osobie, sondern auch was über sein Werk gesagt wird, ale też co jest powiedziane na temat jego dzieła,
und was über seine Versammlung gesagt wird. I także co jest powiedziane o jego zgromadzeniu. Wenn es um das Werk des Herrn Jesus geht, jeśli chodzi o dzieło Pana Jezusa, dann steht damit unser persönlicher Glaube in Verbindung. To z tym powiązana jest nasza osobista wiara. Wenn die Schrift uns lehrt, dass wir errettet sind aus Gnade, jeśli Pismo poucza nas, iż jesteśmy zbawieni z łaski, aber unser gemeinsames Verständnis wäre, a gdyby nasze wspólne zrozumienie było takie, dass auch ein guter Lebenswandel Werke nötig sind zur Errettung, żebyśmy mówili czy myśleli, że także dobre uczynki czy dobre życie jest konieczne do zbawienia, dann hätten wir nicht diese Grundlage von Matthäus 18. Wtedy także nie mielibyśmy fundamentu przedstawionego w Mateusza 18 rozdziale. Das gleiche gilt im Blick auf die Versammlung. To samo dotyczy zgromadzenia. Wenn es zum Beispiel in 1. Korinther 12 einmal heißt der Christus, jeśli w 1. Koryntian 12 rozdziale jest to raz wyrażone słowami ten Chrystus, wir sind zu seinem Namen versammelt, a my jesteśmy zgromadzeni do jego imienia, dann ist unter der Christus er und die Versammlung gemeint. To tym wyrazem ten Chrystus w tym rozdziale chodzi o Chrystusa i zgromadzenie. Das heißt, wenn ich zu seinem Namen hin versammelt sein möchte, więc jeśli ja chcę być zgromadzonym do jego imienia, muss ich auch die biblische Wahrheit über Christus und seine Versammlung festhalten. To wtedy również muszę trzymać się tej biblijnej prawdy o Chrystusie i jego zgromadzeniu. Das heißt, dass die örtliche Versammlung zum Beispiel die Darstellung der weltweiten Versammlung ist. Na przykład to, że miejscowe zgromadzenie jest przedstawieniem czy reprezentantem całego zgromadzenia na całej ziemi. Dass es eine Einheit gibt in der Versammlung. I że istnieje też jedność w zgromadzeniu. Und dass nicht jede örtliche Versammlung für sich entscheiden, tun und lassen kann, was sie für gut hält. I że nie może być tak, że każde miejscowe zgromadzenie decyduje i postępuje według tego, co samo osądza, że jest właściwe. Wenn ich das festhalte, jeśli więc tych rzeczy będę się trzymał, und das als Grundlage des Zusammenkommens der Gläubigen erkenne, i rozpoznam to jako fundament zgromadzania się wierzących, wenn das die Grundlage unserer Zusammenkünfte ist, jeśli to jest fundamentem naszych spotkań, und damit in Verbindung, dass der Herr das Sagen, die Autorität hat in der Versammlung, i gdy z tym powiązane jest to, że Pan ma autorytet w zgromadzeniu, dann bin ich grundsätzlich zu seinem Namen hin versammelt. To wtedy zasady, czy zasadniczo jestem zgromadzony do jego imienia. Das muss ich auch nicht jeden Sonntag oder jeden Dienstag wieder oder Donnerstag neu prüfen. To też nie muszę wciąż na nowo w niedzielę czy w tygodniowym zgromadzeniu sprawdzać czy badać, czy tak jest. Eine Grundlage muss man nicht jeden Tag neu testen. Bo fundament nie trzeba codziennie na nowo sprawdzać. Aber von Zeit zu Zeit müssen wir doch überprüfen. Ale od czasu do czasu jednak czy jesteśmy, mamy obowiązek to zbadać czy sprawdzić. Ob wir an diesen Dingen so festhalten, wie die Schrift sie uns lehrt. Czy my wciąż tych rzeczy tak się trzymamy, jak Pismo ich nas poucza. Denn wenn ich mich auch von heute auf morgen in aller Regel nicht ändere, bo nawet jeśli dzisiaj na jutro z reguły się nie zmieniam, so kann doch eine kleine Abweichung wie eine Schere irgendwann zu einer großen werden. To jednak małe odchylenie tak jak nożyczki mogą się coraz bardziej oddalać od tego, co jest właściwe. Deshalb ist es immer wieder gut, sich neu mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dlatego też dobre jest to, by z tym tematem wciąż na nowo się zajmować. Um das Versammlungsleben an dem Wort Gottes zu messen. I to po to, aby praktyczne zgromadzanie się sprawdzać według Słowa Bożego. Nicht Menschen sind der Maßstab und ihre Worte, sondern das Wort Gottes. Daran wollen wir festhalten. A nie ludzie są i ich słowa są miarą na to wszystko, tylko Słowo Boże i tego chcemy się trzymać. Das ist die grundsätzliche Seite. To jest strona zasadnicza. Wenn wir so versammelt sind, dann ist der Herr in der Mitte. Jeśli w taki sposób jesteśmy zgromadzeni, wtedy Pan jest w pośrodku. Wenn auch Matthäus 18, Vers 20 nicht in erster Linie eine Segensverheißung ist,
I chociaż Mateusza 18:20 w pierwszym znaczeniu nie jest obietnicą błogosławieństwa, sondern die Verantwortung in der örtlichen Versammlung vorstellt, ale to miejsce przedstawia odpowiedzialność w miejscowym zgromadzeniu, wenn es um das Binden und Lösen geht, bo tam chodzi o to wiązanie i rozwiązanie, also das Binden von Sünde an eine Person oder das Lösen der Sünde von ihr, więc albo przywiązanie grzechu do jakiejś osoby, albo odwiązanie tego grzechu od niej, dann können wir doch diesen Vers in dieser etwas allgemeineren Weise verstehen auch als eine Segensverheißung. To jednak możemy czy wolno rozumieć też ten wiersz w bardziej ogólnym znaczeniu jako obietnica błogosławieństwa. Aber praktisch gesehen stellt sich folgende Frage. Ale spoglądając z praktycznej strony na to, powstaje takie pytanie. Was hast du persönlich davon, dass der Herr Jesus in der Mitte ist? Co ty osobiście masz z tego, że Pan Jezus jest w pośrodku nas? Wenn du überhaupt nicht an den Herrn Jesus denkst. Jeśli ty w ogóle o Panu Jezusie nie myślisz. Mit welchen Gedanken sind wir heute Morgen zu der Stunde des Brotbrechens gegangen? Z jakimi myślami dzisiaj rano poszliśmy na zgromadzenie na łamanie chleba? Wir kamen hierhin oder an andere Orte und haben uns hingesetzt. Przyszliśmy tutaj albo do innych miejsc i usiedliśmy. Und woran hast du gedacht? I o czym myślałeś? An deine Prüfungen der letzten Woche? Czy może o twoich egzaminach w zeszłym tygodniu? An deine Kleidung oder die deines Nachbarn? Czy może o twoim ubiorze, czy tym twojego sąsiada? An das, was du kaufen möchtest nächste diese Woche? Czy o tym, co chcesz w przyszłym tygodniu kupić? Oder an den Herrn Jesus? Albo o Panu Jezusie. Womit waren wir beschäftigt? Czym byliśmy zajęci? Dann war der Herr Jesus da. Pan Jezus był w pośrodku. Aber du warst gar nicht bei ihm. Ale ty wcale nie byłeś przy nim. Und dann hast du von diesem Segen, dass der Jesus in der Mitte ist, überhaupt nichts. I wtedy z tego błogosławieństwa, że Pan Jezus jest w pośrodku, ty z tego błogosławieństwa nic nie masz. Es ist besser an diesem Ort zu sein, wo er ist, als an jedem anderen Ort. Oczywiście, że lepiej jest być na tym miejscu, gdzie on jest, niż na jakimkolwiek innym. Aber diesen Segen, den hast du dann selbst praktischerweise nicht mitbekommen. Ale to błogosławieństwo ty sam w sposób praktyczny nie przeżyłeś. Mit welchem Gedanken sind wir jetzt hier in diese, ich sage einmal, zweite Stunde gegangen? I z jakimi myślami przyszliśmy, ja to powiem teraz, jakby na tą drugą godzinę? Haben wir auf den Herrn Jesus gesehen? Czy spoglądaliśmy na Pana Jezusa? Oder war für uns sowieso schon alles klar? Albo czy dla nas już było tak i tak wszystko jasne? Wir müssen nicht unnüchtern und unnatürlich werden. Nie musimy stać się nietrzeźwymi i nienaturalnymi. Aber wenn wir praktischerweise verwirklichen wollen, dass der Herr Jesus in der Mitte ist. Ale jeśli w sposób praktyczny chcemy urzeczywistniać, że Pan Jezus jest w pośrodku nas. Dann sehen wir nicht auf Menschen. Wtedy nie spoglądamy na ludzi. Nicht auf Brüder. Nie na braci. Schon gar nicht auf einen Bruder. A już wcale nie na jednego brata. Sondern bitten den Herrn, dass er die Dinge so führt, wie er sie möchte. Ale prosimy Pana, aby on kierował rzeczami czy sprawami tak, jak on to chce. Dann sind wir praktischerweise auch zu seinem Namen hin zusammen. Wtedy w praktyczny sposób jesteśmy też zgromadzeni do jego imienia. Und wenn wir mehr und mehr diesen Gedanken, ich meine diesen dieses praktische Festhalten an seiner Person verlieren, wenn wir praktischerweise mehr und mehr diesen Gedanken an den Herrn Jesus verlieren, jeśli w sposób praktyczny coraz bardziej tracimy tą myśl o Panu Jezusie, dann besteht mehr und mehr die Gefahr, dass wir auch grundsätzlich diese Dinge fahren lassen. To istnieje to niebezpieczeństwo, że też coraz bardziej z zasady już te rzeczy nam się tracą. Deshalb wollen wir uns gegenseitig motivieren. Dlatego nawzajem chcemy się motywować czy zachęcać. Hier hinzukommen in dem Gedanken, der Herr ist da. Aby przychodzić tu na to miejsce w myśli takiej, że Pan jest obecny. Wir warten auf ihn. Czekamy na Niego. Und sehen auf ihn. I spoglądamy na Niego. Und unsere Herzen brennen für ihn. I nasze serca płoną dla Niego. Jetzt möchte ich kurz jeweils zu den drei wesentlichen Zusammenkommen als Versammlung etwas sagen. Teraz chciałbym na krótko powiedzieć coś zasadniczo do tych trzech rodzajów zgromadzania się. Das erste finden wir von dem Namen in dem Namen nach in Apostelgeschichte 20. To pierwsze, jeśli chodzi o imię czy nazwę tego zgromadzenia, znajdziemy w Dziejach Apostolskich. In Kapitel 20, Vers 7 lesen wir. W rozdziale 20, wierszu 7, tam czytamy. Dass der Apostel Paulus unterwegs war in Troas.
że apostoł Paweł był w podróży, był tam w Troadzie. Sieben Tage verweilte, że tam 7 dni przebywał, um dort zu sein, wo man versammelt war, um Brot zu brechen. I aby być tam, gdy zebraliśmy się na łamanie chleba. Offensichtlich war zu dieser Zeit schon nicht mehr das tägliche Brotbrechen, Apostelgeschichte 2. Widocznie w tym czasie nie istniało już to łamanie chleba codziennie, jak w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Sondern einmal in der Woche an dem ersten Tag. Tylko raz w tygodniu, w pierwszym dniu tygodnia. Wir finden mehrfach, dass der Apostel Paulus einige Tage in einer Stadt war. My często znajdziemy taki fakt, że apostoł Paweł przebywał przez kilka dni w jakimś mieście, weil es offenbar nicht geschafft hatte, an dem vorherigen ersten Tag der Woche schon zugegen zu sein. I widocznie z tego powodu, że nie udało mu się zdążyć na pierwszy dzień tygodnia, aby być tam na zgromadzeniu. Dass wir deutlich daraus schließen können, man kam am ersten Tag der Woche zusammen, um Brot zu brechen. I wyraźnie z tego można wywnioskować, że zgromadzali się w pierwszym dniu tygodnia, aby łamać chleb. Ich weiß nicht, wie du persönlich dieses Zusammenkommen nennst. Ja nie wiem, jak ty osobiście nazywasz ten rodzaj zgromadzenia. Die Schrift sagt Versammlung, um Brot zu brechen. Pismo w każdym razie mówi zgromadzenie na łamanie chleba. Ohne dass ich sage, dass andere Begriffe und Titel falsch wären. Przy czym ja nie mówię, że inne tytuły czy nazwy tego spotkania są błędne. Es ist nie verkehrt, sich den Ausdrücken der Schrift zu bedienen. Ale nigdy nie jest to błędne, jeśli używamy sformułowań Pisma Świętego. Inhaltlich finden wir dieses Zusammenkommen dann in 1. Korinther 10 und 11. Jeśli chodzi o treść tego zgromadzenia, znajdziemy ją w 1. Koryntian 10 i 11 rozdziale. Und wir lesen jetzt aus 1. Korinther 11 die Verse 23 bis 29. I przeczytamy z 1. Koryntian 11, 23 do 29 wiersza. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dazu noch aus Kapitel 10, Verse 16 und 17. Jeszcze z 10 rozdziału, 16 i 17 wiersz. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. In Kapitel 11 finden wir, wie der Apostel Paulus von dem Herrn eine Offenbarung bekommen hatte. W 11 rozdziale znajdziemy, jak apostoł Paweł otrzymał objawienie od Pana. Und es fällt auf, dass er wirklich in der absolut gleichen Reihenfolge die Dinge beschreibt. I można zauważyć, że on te wydarzenia tam opisuje w dokładnie takiej samej kolejności, wie wir sie auch in Lukas 22 in den Evangelien finden. Jak znajdziemy je w Łukasza 22 rozdziale i ogólnie w Ewangeliach. Das zeigt, dass wenn wir zum Brotbrechen versammelt sind, to pokazuje, że jeśli jesteśmy zgromadzeni na łamanie chleba, wir beim Brotbrechen genau diese Reihenfolge auch verwirklichen sollten. My przy łamaniu chleba też powinniśmy urzeczywistniać tą kolejność. Wir lesen, dass der Jesus Brot nahm. Czytamy, że Pan Jezus wziął chleb. Offensichtlich hat er das Brot auf seine Hände genommen. Widocznie ten chleb wziął na swoje ręce. Und dann hat er gedankt. Potem podziękował. Dann es gebrochen. Potem łamał ten chleb. Und dann es gegeben. I potem go podał. Und dann hat er nochmal gedankt. I potem jeszcze raz podziękował. Und dann den Kelch verteilt. I potem podał im kielich. Also weitergegeben, meine ich. In Kapitel 11 zeigt der Herr Jesus, also ja, zeigt uns der Herr Jesus durch den Apostel Paulus. W rozdziale 11 Pan Jezus przez apostoła Pawła pokazuje nam,
dass wir bei dem Brotbrechen zusammenkommen, um an ihn, den Herrn Jesus, zu denken. Że gdy zgromadzamy się na łamanie chleba, to z tym motywem, aby myśleć o nim. Das ist das Ziel, das ist der Gedanke des Brotbrechens. To jest cel i to jest właśnie myśl łamania chleba. Tut dies zu meinem Gedächtnis. To czyńcie na pamiątkę moją. Wir finden das nur in 1. Korinther 11 zweimal. My tylko w 1. Koryntian, nie, tylko w 1. Koryntian 11 znajdziemy to dwa razy tak wymienione. In den Evangelien ist es nur Lukas, der sagt, bei dem Brot, zu meinem Gedächtnis sollten Sie das tun. W Ewangeliach tylko Łukasz mówi, ale też tylko w przypadku chleba, że mieli to czynić na pamiątkę Jego. Aber bei dem Kelch erwähnt er das nicht. Ale w przypadku kelicha on tego tam nie wymienia. Das tut nur der Apostel Paulus hier. To tylko apostoł Paweł czyni tu, na tym miejscu. Deshalb sollten wir diesen Gedanken für uns festhalten. Dlatego powinniśmy trzymać się tej myśli dla samych siebie. Wenn es um das Brot geht, że jeżeli chodzi o chleb, und wenn es um den Kelch geht, jeśli chodzi o kielich, wir tun es zu seinem Gedächtnis. Czynimy to na jego pamiątkę. Wir denken an ihn. I myślimy o nim. Das verbindet sich natürlich sofort mit dem Gedanken aus Matthäus 18. To oczywiście natychmiast łączy się z myślą z Mateusza 18. Wir sind versammelt zu seinem Namen hin. Bo jesteśmy zgromadzeni do jego imienia. Wir kommen dahin, weil er da ist und denken an ihn. Przychodzimy tam czy tu dlatego, że on tam jest i że myślimy o nim. Ist das praktisch wahr? Czy to w praktyce jest prawdą? Woran hast du gedacht, als du heute von dem Brot gegessen hast? O czym myślałeś, gdy dzisiaj jadłeś ten chleb? Da ist das Brot durch die Reihen gegangen. Ten chleb tak szedł w rzędach. Und erinnere dich einmal, woran du gedacht hast. I teraz przypomnij sobie, o czym ty myślałeś. Hast du wirklich an den Herrn Jesus gedacht? Czy naprawdę myślałeś o Panu Jezusie? Oder wo waren deine Gedanken? Albo gdzie były myśli twoje? Ich werde das nie vergessen. Ja nigdy nie zapomnę tego. Ich war Jugendlicher. Ich weiß gar nicht, ob ich selber schon am Brotbrechen teilgenommen habe. Ja byłem jeszcze w wieku młodzieńczym i nie pamiętam, czy już sam łamałem chleb. Und dagegen wurde gebet, da gedankt für das Brot. I ktoś podziękował za chleb. Und das Brot ging durch die Reihen. I ten chleb został podawany do wierzących. Der Rest stand wieder auf dem Tisch. I ta resztka tego chleba znów stała na tym została położona na ten stół. Und dann stand ein alter Bruder auf. I stary czy starszy brat wtedy powstał. Und er stellte die Frage. On zadał to pytanie. Geschwister, woran denken wir jetzt? Drodzy bracia, siostry, o czym teraz myślimy? Es war eine Totenstille. I było jakby milczenie przy pogrzebie. Offensichtlich haben wir alle an alles Mögliche gedacht. I widocznie my wszyscy myśleliśmy o wszystkim. Nur nicht an den Tod und die Person des Herrn Jesus. Tylko nie o śmierci i osobie Pana Jezusa. Wir wollen ehrlich sein vor dem Herrn. Chcemy być też szczerymi przed Panem. Wir sind auch Menschen, die natürlich die Eindrücke der vergangenen Woche mitbringen. My też jesteśmy ludźmi, którzy w naturalny sposób nosimy ze sobą wrażenia przeszłego tygodnia. Aber vielleicht denkst du, dass das nächste Mal, den nächsten Sonntag. Ale może następną niedzielę pomyślisz an diese Frage. O tym pytaniu. Woran denke ich jetzt? O czym teraz myślę? Tut dies zu meinem Gedächtnis. To czyń się na pamiątkę moją. Hat der Jesus nicht ein Anrecht auf unsere Hingabe, auf unsere Gedanken, auf unsere Emotionen? Czy Pan Jezus nie ma prawa do naszych myśli, do naszych uczuć i emocji? Der Jesus hat zu den Jüngern und durch Paulus zu uns gesagt. Pan Jezus przez apostoła przez apostoła Pawła powiedział do nas jako do uczniów. Dies ist mein Leib, der für euch ist. To jest ciało moje, które jest dla was, czy będzie dla was wydane. Damit zeigt der Herr Jesus, dass dieses Brot ein Symbol ist von seinem Leib, von seinem Körper. On przez to mówi, że ten chleb jest symbolem jego ciała, den er in den Tod geben würde. Które on by wydał na śmierć. Er spricht von einem gestorbenen Christus. Mówi to o umarłym Chrystusie. Kapitel 10, Vers 16 zeigt.
10 rozdział, 16 wiersz pokazuje, dass wir durch das Essen von dem Brot, że przez spożywanie tego chleba Gemeinschaft, praktische Gemeinschaft haben mit ihm selbst. Mamy praktyczną społeczność z nim samym. Und so auf der Grundlage seines Todes. I to mianowicie na gruncie jego śmierci. Ist dir das bewusst, wenn du von dem Brot isst? Czy jesteś świadomy tego, gdy spożywasz ten chleb? Dann ist es nicht nur ein Gedanke an den Herrn Jesus, to wtedy nie jest to z tym powiązana tylko myśl o Panu Jezusie, sondern dann drückst du aktiv Gemeinschaft mit ihm aus. Ale ty wtedy aktywnie wyrażasz społeczność z nim. Das gleiche gilt, wenn du von dem Kelch oder wenn ich von dem Kelch trinke. I to samo dotyczy faktu, gdy ja piję z tego kielicha. Dieser Kelch, sagt der Jesus, i ten kielich, mówi Pan Jezus, ist der neue Bund in meinem Blut. Jest nowym przymierzem we krwi mojej. Wenn der Jesus von Blut oder Blutvergießen spricht, jeśli Pan Jezus mówi o krwi albo o przelaniu krwi, dann meint er nicht das Blut, das materiell aus seinem Körper geflossen ist. To nie chodzi mu o tą materialną krew, która wypłynęła z jego ciała. Durch die Geißelung, przez to obiczowanie, durch die Dornenkrone, czy przez koronę cierniową, durch sonstige Misshandlungen, czy przez inne wyrządzenia mórz ran. Und auch nicht durch den Speerstich des Soldaten. I także nie przez tą włócznię, która została mu w bok wbita. Nach Johannes 19 ist das Blut und Wasser, das aus der Seite des Herrn herausfloss. Według Jana 19 rozdziału to ta krew i ta woda, które wypłynęły z jego boku, ein Zeichen, dass der Tod eingetreten ist. Są znakiem na to, że śmierć nastąpiła. Das ist die Bedeutung von diesem Blut und Wasser. I to właśnie znaczenie jest tej krwi i tej wody. Aber wenn der Jesus sagt, dass er sein Blut vergießen würde, ale jeśli Pan Jezus mówi, że on przelałby swoją krew, oder dass der Kelch, der neue Bund in seinem Blut ist, albo że ten kielich jest tym nowym przymierzem we krwi jego, dann bedeutet das, dass er sein Leben hingegeben hat. To oznacza to, że on oddał swoje życie. Blut außerhalb eines lebenden Wesens bedeutet Tod. Ponieważ krew poza ciałem jakiejś żywej istoty oznacza, że jest zaistniała śmierć. Denn ohne Blut gibt es kein Leben. Gdyż bez krwi nie ma życia. Jedenfalls kein menschliches Leben und tierisches Leben. Przynajmniej nie życia w przypadku człowieka albo zwierzęcia. Und in diesem Sinne ist auch 3. Mose 17 oder so gemeint. I w tym samym znaczeniu należy rozumieć 3. Mojżeszową, chyba rozdział 17. Das Leben ist in dem Blut. Że życie jest we krwi. Und wenn das Blut getrennt ist von dem Körper, a jeśli krew jest oddzielona od ciała, dann gibt es kein Leben. Wtedy nie ma życia. Der Jesus spricht hier noch davon, dass es der neue Bund in seinem Blut ist. Pan Jezus tutaj jeszcze mówi o tym, że to jest nowe przymierze we krwi jego. Das heißt, der Jesus ist auch gestorben im Blick auf das Volk Israel. To znaczy, Pan Jezus także umarł w stosunku do Izraela, mit dem er einen neuen Bund schließen wird. Z którym on zawrze kiedyś nowe przymierze. Und das Werk des Herrn Jesus ist die Grundlage des Segens dieses neuen Bundes. I dzieło Pana Jezusa także jest fundamentem na to błogosławieństwo tego nowego przymierza. Wir dürfen diesen Segen heute schon genießen. My to błogosławieństwo już dzisiaj możemy się nim cieszyć. Und das drücken wir aus durch den Kelch. I wyrażamy to przez ten kielich. Ich komme zurück auf den Gedanken, wenn wir von dem Brot essen und von dem Kelch trinken, haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ja, powracam do tej myśli, że gdy spożywamy ten chleb, czy pijemy z tego kielicha, że mamy społeczność z Panem Jezusem. Deshalb Verse 27 und 28 von Kapitel 11. I dlatego z rozdziału 11, wiersz 27 i 28. Ist es nicht egal, wie du zu dieser Stunde kommst. Nie jest to obojętne, w jakim stanie, czy w jaki sposób, w jakim stanie przychodzisz na to zgromadzenie. Das, was du mitbringst, bringst du in Verbindung mit Christus. Ponieważ to, co ty przynosisz, ty to łączysz z Chrystusem. Ein jeder prüfe sich selbst, lesen wir hier. Niech każdy sam siebie doświadcza, czytamy tutaj. Hast du das eigentlich heute Morgen getan? Czy ty właściwie dzisiaj rano, dzisiaj to uczyniłeś? Nicht notwendigerweise erst, als du hier saßt. I niekoniecznie dopiero wtedy, gdy już tutaj siedziałeś. Aber im Blick auf dieses Zusammenkommen. Ale właśnie w stosunku, czy w relacji do tego zgromadzenia. Hast du dich gefragt, ob da Sünde in deinem Leben ist?
Czy zapytałeś siebie samego, czy istnieje grzech w życiu twoim? Ich spreche nicht von sündigem Zustand, wie es in 1. Korinther 5 beschrieben wird. Ja nie mówię o grzesznym stanie, jak to jest opisane w 1. Korinthian 5. Aber ich spreche von Ungerechtigkeit in unserem täglichen Leben. Ale ja mówię o niesprawiedliwości, czy nieprawiu w naszym codziennym życiu. Wenn wir das nicht bekannt haben. Jeśliśmy tego nie wyznali. Dann hast du das mit Christus in Verbindung gebracht. To ty złączyłeś to z Chrystusem. Bist dir bewusst, was du für eine Verantwortung hast, wenn du zum Brotbrechen kommst? Czy jesteś świadomy tego, jaką odpowiedzialność posiadasz, gdy przychodzisz na łamanie chleba? In dieser Weise haben die Korinther unwürdig gegessen. I właśnie w takim znaczeniu Koryntianie jedli niegodnie ten chleb. Und das hatte Folgen bei ihnen. I to miało skutki czy następstwa u nich. Wenn ich unwürdig esse und trinke, jeśli ja jem czy piję niegodnie, dann hat das auch Folgen. To też będzie miało następstwa. Ich kann nie bei einem anderen beurteilen, wozu das führt. Nigdy w przypadku kogoś innego nie mogę ja sam ocenić, do czego to doprowadzi. Aber wenn ich leichtfertig Sünde mit Christus in Verbindung bringe, kann das nicht folgenlos bleiben. Ale jeśli w sposób lekkomyślny łączę grzechy z Chrystusem, nie może pozostać to bez skutków. Für mein persönliches Leben. Dla mojego osobistego życia. Ich sage nicht, dass Krankheit Folge davon sind. Ja nie mówię, że choroba jest następstwem tego. Ich sage nur, dass der Herr Jesus uns in seiner Liebe an die Hand nimmt und Zucht üben wird. Ja tylko mówię to, że Pan Jezus w swojej miłości weźmie nas za rękę i będzie musiał nas karcić. Haben wir heute Morgen in würdiger Weise von dem Brot gegessen? Czy dzisiaj rano w sposób godny jedliśmy ten chleb? Das hat ja nicht nur mit konkreten Sünden zu tun. Bo to przecież nie ma tylko do czynienia z konkretnymi grzechami. Das hat mit meiner Haltung zu tun. To ma do czynienia z moim usposobieniem. Wie ich mich gebe. Jak ja się zachowuję. Sicher auch, wie ich mich kleide. Z pewnością też, jak się ubieram. Und was ich alles so mitbringe zu diesem Zusammenkommen. I co ja wszystko przynoszę na to zgromadzenie. Es geht um den Herrn, der gestorben ist. Chodzi o Pana, który umarł. Lass uns das nie vergessen, wenn wir zu diesem Zusammenkommen hingehen. Nigdy nie zapominajmy o tym, gdy przychodzimy na to zgromadzenie. Der Jesus hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Pan Jezus powiedział, to czyńcie na pamiątkę moją. Das sagt er auch dir. Mówi to również tobie. Der du noch nicht am Brotbrechen teilnimmst. Który jeszcze nie łamiesz chleba. Was hindert dich? Co powstrzymuje ciebie? Wenn du Christ bist, jeśli jesteś chrześcijaninem, dann erwartet der Herr auch von dir als Christ, der nicht am Brotbrechen teilnimmt, to Pan oczekuje od ciebie jako chrześcijanina, który nie łamie jeszcze chleba, dass du ihn ehrst, abyś ty go uczcił. Das ist letztlich die gleiche Verantwortung. To ostatecznie jest ta sama odpowiedzialność. Also aus Angst, dass ich dieser Verantwortung nicht gerecht werde beim Brotbrechen. Więc jeśli ktoś ze strachu, że nie będzie w stanie podołać tej odpowiedzialności przy łamaniu chleba, deshalb nicht am Brotbrechen teilzunehmen, i z tego powodu nie łamać chleb, das ist kein gutes Argument. To nie jest dobrym argumentem. Damit würdest du sagen, w ten sposób jakby mówisz, ich kann ja anders leben als Christ. Ja mogę inaczej żyć jako chrześcijanin. Und das wäre vollkommen im Widerspruch zu Gottes Wort. A to byłoby zupełnie przeciwne do Słowa Bożego. Der Herr appelliert an dein Herz. Pan apeluje do twego serca. In seiner Liebe fragt er dich. I on w swojej miłości pyta się ciebie. Bittet er dich, prosi ciebie. Tu dies zu meinem Gedächtnis. To czyń na pamiątkę moją. Das was hindern mag, tu es weg. A to co może cię powstrzymuje, to usuń to. Und dann äußere diesen Wunsch. I wtedy wyraż to pragnienie łamania chleba. In 1. Korinther 10 finden wir noch einen weiteren Gedanken in Verbindung mit dem Brot. W 1. Korinthian 10 rozdziale jeszcze dalszą myśl znajdziemy w powiązaniu z tym chlebem. Da sehen wir in Vers 17, dass wir durch das Essen von dem Brot Gemeinschaft miteinander haben. W wierszu 17 tam znajdziemy, że przez łamanie tego chleba również mamy społeczność ze sobą. Das eine Brot ist nicht nur ein Symbol von der Person des Herrn Jesus, seinem hingegebenen Leib. Ten jeden chleb więc nie tylko jest symbolem jego ciała Pana Jezusa, który on wydał. Es ist auch ein Symbol von der einen Versammlung, dem einen Leib Christi. Jest on również symbolem jednego ciała Chrystusa, to jest zgromadzenia. Und wenn wir von dem Brot essen, i gdy jemy ten chleb, dann drücken wir diese Gemeinschaft mit allen Erlösten aus. Wtedy wyrażamy tą społeczność z wszystkimi zbawionymi.
Ich hoffe, dass wir in dem einen Brot nie uns die wenigen sehen. Ja mam nadzieję, że w tym jednym chlebie nigdy nie widzimy tylko nas tutaj zebranych, sondern immer alle erlösten. Ale zawsze wszystkich zbawionych. Es ist auch grundsätzlich wahr, dass alle Erlösten, alle Kinder Gottes ihren Platz an dem Tisch des Herrn haben. I zasady też tak jest, że wszyscy zbawieni mają też właściwie swoje miejsce, czy powinni mieć swój udział i mogą go też mieć przy tym stole. Es sei denn, dass es Hindernisse wie Böses gibt in ihrem Leben. Za wyjątkiem wtedy, jeśli są przeszkody, jak na przykład coś złego w ich życiu. Aber grundsätzlich ist das der Platz für die Kinder Gottes. Ale zasady jest to miejsce dla dzieci Bożych, wszystkich dzieci Bożych. Nur nebenbei, wenn in Vers Kapitel 10 Vers 21 von dem Tisch des Herrn die Rede ist. I tak tylko na marginesie, jeśli w tym 21 wierszu jest tutaj mowa o stołu pańskim. Dann ist nicht dieser Tisch hier gemeint. To nie jest mowa o tym stole tutaj, sondern da geht es um einen geistlichen Tisch. Tylko chodzi o duchowy stół, der Gemeinschaft ausdrückt. Który wyraża społeczność. Gemeinschaft mit Christus. Społeczność z Chrystusem. Und Gemeinschaft miteinander. I społeczność wzajemna. Und wenn es um Gemeinschaft miteinander geht, a jeśli chodzi o społeczność wzajemną, dann geht es nicht nur um ein Prüfen meiner selbst. To nie chodzi tylko o badanie siebie samego, sondern da geht es auch darum, dass ich Verantwortung habe für den anderen. Ale chodzi też o to, że ja również posiadam odpowiedzialność za drugiego. Und im Blick auf den anderen. I także jakby w stosunku do niego. Denn wenn jemand in einem sündigen Zustand am Brotbrechen teilnehme, ponieważ jeśli ktoś w stanie grzesznym łamałby chleb, ich spreche jetzt von solchen Sünden wie erste oder sündigen Zuständen wie 1. Korinther 5 und 2. Johannes uns das zeigt. Ja mówię teraz o takich grzechach czy grzesznych stanach, jak to jest mowa w 1. Koryntian 5 albo w 2. liście Jana, dann sind wir alle verunreinigt. To wtedy my wszyscy jesteśmy zanieczyszczeni. Wenn wir das wissen und dulden, jeśli o tym wiemy i to tolerujemy. Und dann ist früher oder später, wenn wir das nicht bekennen und lassen, kein Tisch des Herrn mehr da. I wtedy później czy prędzej, jeśli tych rzeczy nie usuniemy, stołu pańskiego już nie będzie. Deshalb gibt es eine gemeinsame Aufnahme am Tisch des Herrn. Dlatego też istnieje wspólne przyjmowanie czy przyjęcie do stołu pańskiego. Deshalb muss ich die praktische Gemeinschaft über die Zusammenkünfte hinaus auch erweisen. Dlatego też praktyczną społeczność muszę wykazywać wobec wierzących też ponad zgromadzenia. Wie soll ich sonst erkennen können, ob das Leben eines anderen und eher ob mein Leben ein Leben in Ordnung ist? Bo jak inaczej mogę rozpoznać, że moje czy życie innych, praktyczne ich życie codzienne jest w ogóle w porządku? Einen dritten Gedanken in Verbindung mit dem Brotbrechen finden wir in Kapitel 11, Vers 26. I trzecią myśl w powiązaniu z łamaniem chleba znajdziemy w 11 rozdziale, wierszu 26. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Opowiadamy, czy zwiastujemy śmierć pańską, aż on przyjdzie. Es ist sicher gut, wenn wir diese drei Gedanken immer wieder an dem Sonntagmorgen auch erwägen und nennen in unseren Danksagungen. Z pewnością będzie to dobre, jeśli wciąż na nowo w naszych spotkaniach te myśli będziemy rozważać i też je w modlitwach wypowiemy. Wir kommen zum Gedächtnis des Herrn zusammen. Przechodzimy na pamiątkę Pana. Wir sehen in dem einen Brot die ganze Versammlung aller Erlösten. Widzimy w tym chlebie też całość z wszystkich zbawionych na ziemi. Und wir tun das, bis er kommt. I czynimy to, aż on przyjdzie. Das heißt, wir warten auf sein Wiederkommen. To znaczy, czekamy na jego przyjście. Wenn ihr einmal darüber nachdenkt, was uns für Vorschriften im Blick auf dieses Zusammenkommen zum Brotbrechen gegeben sind. Jeśli zastanowicie się nad tym, jakie przepisy czy nakazy są nam dane w powiązaniu z łamaniem chleba w piśmie, dann ist das fast nichts. To znajdziemy prawie nic. Wir wissen, dass es ein Brot sein muss. Wiemy, że to musi być jeden chleb. Darin liegt eine direkte Symbolik. Bo w tym jest bezpośrednia symbolika w tym widziana. Wir können nicht zwei oder drei Brote nehmen. Nie możemy wziąć dwóch albo trzech chlebów. Wir wissen etwas von der Reihenfolge des direkten Brotbrechens. Wiemy też co nieco o kolejności tego łamania chleba. Wir lesen an allen Stellen von einem Kelch in der Einzahl. We wszystkich miejscach czytamy o kielichu jako o liczbie pojedynczej. Auch darüber könnte man mal nachdenken. Również o tym można by pomyśleć.
Manchmal ist es nicht möglich bei vielen Geschwistern oder ist es nicht zweckmäßig bei vielen Geschwistern einen Trinkbecher nur zu haben. Czasami nie jest to praktyczne czy praktyczne. Jeśli jest większa ilość wierzących, mieć tylko jeden kubek. Aber der Herr spricht immer von dem Kelch. Ale Pan zawsze mówi o tym kielichu. Nicht von Kelchen. A nie o kielichach. Aber abgesehen davon finden wir keine Vorschrift. Ale poza tym nie znajdziemy żadnych innych przepisów. Man könnte das Brot zu Beginn der Stunde brechen. Można by też łamać chleb na początku godziny. Nicht stünde dem aus der Schrift entgegen. Nic w piśmie nie stałoby temu, nie byłoby temu przeciwne. Oder am Ende. Albo też moglibyśmy łamać go na końcu. Man könnte auch nur das Brot brechen haben. Można by też mieć tylko łamanie chleba. Auch das wäre schriftgemäß. Znaczy bez żadnych pieśni i tak dalej, to też byłoby według pisma. Ich sage überhaupt nicht, dass wie wir es verwirklichen nicht gut ist. Ja wcale nie mówię, że sposób, w jaki to urzeczywistniamy, że on jest niedobry. Es ist gut, sich Zeit zu nehmen für das Gedenken des Herrn. To jest dobre sobie jakby wziąć czas na to przypominanie sobie Pana. Ich sage nur, dazu hat die Schrift keine Vorschrift. Ale ja tylko mówię, Pismo na to nie wyraziło żadnych przepisów. Die Schrift sagt auch nicht, dass wir mit einem Lied beginnen müssten. Pismo też nie mówi, że musimy rozpocząć pieśnią. Es ist etwas Gutes, weil wir die Gedanken und Gefühle zusammenführen. Jest to coś dobrego, dlatego gdyż nasze myśli i uczucia są jakby jednoczone, ukierunkowane. Aber wenn ein Bruder einen Vers am Anfang der Stunde vorliest, ale jeśli pewien brat na początku godziny przeczyta jakiś wiersz, der unsere Herzen und Gedanken auf ein Thema lenkt, który pokieruje nasze myśli i serca na jeden temat, kann das zuweilen sehr nützlich sein. To czasami może to być bardzo pożyteczne. Lasst uns nicht vergessen, dass wir den Tod des Herrn verkündigen. Nie zapominajmy też, że opowiadamy śmierć Pańską. Es geht um seinen Tod. Chodzi o jego śmierć. Und lasst uns mehr bei seinem Tod verweilen als bei anderen Dingen. I chciejmy więcej spędzać czasu przy jego śmierci niż przy czymkolwiek innym. Ansonsten ist Freiheit. Inaczej istnieje poza tym istnieje wolność. Der Schluss der Stunde muss auch nicht das Einsammeln des Geldes sein. Koniec godziny też nie musi być taki, że będzie zbiórka na końcu. Man kann danach ein Lied singen oder ein Gebet sprechen. Można potem jeszcze śpiewać, czy też powiedzieć jakąś modlitwę. Da ist Freiheit. Istnieje wolność. Nur sollten wir nie etwas tun, ale nigdy nie powinniśmy uczynić czegoś, um etwas anders zu machen. Tylko po to, aby zrobić to inaczej. Das ist ein fleischliches Motiv. Bo to jest cielesny motyw. Und führt fast immer nur zu Aufregung. I prawie zawsze tylko doprowadza do oburzania się innych. Wir kommen kurz zu einem zweiten Zusammenkommen. Na krótko przejdziemy do drugiego rodzaju zgromadzenia. 1. Korinther 14. 1. Koryntian 14. Vers 26 und 29 und 26, 29 i 32 wiersz. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. 29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. 32. A duchy proroków są poddane prorokom. In Vers 23 dieses Kapitels sehen wir, dass es sich um ein Zusammenkommen als Versammlung handelt. W 23 wierszu tego rozdziału widzimy, że chodzi o zgromadzenie, ein Zusammenkommen? Als Versammlung. Jako zgromadzenie, jako zbór. Das Ziel dieses Zusammenkommens finden wir in Vers 3. A w 3 wierszu znajdziemy cel tego zgromadzenia. Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. Das Ziel dieses Zusammenkommens muss also sein. Celem tego zgromadzenia więc musi być, dass die Gläubigen, die anwesend sind, geistlich wachsen können. Że wierzący, którzy są obecni, mogą duchowo wzrastać. Das ist Erbauung. To jest zbudowanie. Dass sie in ihrem Leben in das Licht Gottes gestellt werden. Że w swoim życiu są postawieni w światło Boże. Das ist Ermahnung. To jest napomnienie.
Und dass sie da, wo etwas mangelt, diesen Mangel ersetzt bekommen durch ein geistliches Wort. I że tam, gdzie u nich coś brakuje, ten brak zostanie zastąpiony czy uzupełniony jakimś słowem pocieszenia. Das ist Tröstung. Jakimś słowem, i to jest pocieszenie. Und alles drei zusammen. I wszystkie te trzy rzeczy razem wird Weissagung genannt. Słowo Boże nazywa prorokowaniem. Es geht also am Sonntag in dieser Stunde zum zur Auferbauung. Więc w niedzielę na tej godzinie ku zbudowaniu. Nicht darum, einen Lehrvortrag zu halten. Nie chodzi o to, aby robić wykład nauki. Obwohl Lehre dabei sein kann, Vers 26. Aczkolwiek nauka może być wśród tym. Sondern es geht darum, dass die Geschwister in ihrer aktuellen Situation Nutzen erhalten. Ale chodzi o to, aby wierzący w swojej aktualnej sytuacji czy obecnej sytuacji otrzymali coś, co jest dla nich korzystne. Dass wir in das Licht Gottes gestellt werden. Abyśmy zostali postawieni w światło Boże. Im Blick auf unser tägliches Leben. I w stosunku do naszego codziennego życia. Vielleicht auch im Blick auf unsere Überzeugungen. Może także co do naszych przekonań. Um uns neu, vielleicht auch verändert an dem Wort Gottes auszurichten. Aby nas na nowo, być może też w sposób zmieniony, ukierunkować według Słowa Bożego. In Korinth waren offenbar viele da, die beitragen wollten. W Koryncie widocznie było wielu takich, którzy chcieli coś też przekazać na zgromadzenie. Wir dürfen Vers 26 nicht als ein Lob verstehen. Wiersz 26 nie możemy rozumieć jako pochwałę. Aber Paulus lässt das einfach stehen. Ale Paweł to po prostu tak pozostawia. On do tego nic nie mówi. Manchmal würde man sich wünschen. Czasami byśmy sobie też życzyli, dass so ein bisschen von diesem Brennen im Dienst bei uns noch vorhanden wäre. Że choćby tylko troszeczkę tej płonącej służby wśród nich by była też wśród nas. Dass der Dienst nicht an so wenigen hängt. Aby ta służba nie ciążyła tak na takiej niewielkiej ilości osób. Was hindert dich eigentlich daran? Co ciebie właściwie powstrzymuje od tego? Als Bruder einmal ein Wort zu sagen. Abyś jako brat powstał i powiedział jakieś słowo. Die verschiedentlich genannten zwei oder drei in diesem Abschnitt. Tych tutaj wymienionych dwóch albo trzech. Zeigen, dass es nicht darum geht, eine ganze Stunde zu füllen. Nie chodzi o to, aby pokazują, że nie chodzi o to, aby wypełnić całą godzinę. Sondern dass es um eine Botschaft geht. Ale że chodzi o poselstwo, które ty masz. Die Gott mir aufgetragen hat, weiterzugeben. Które Bóg mi powierzył, abym je dalej przekazał. Und das wollen wir tun. I chciejmy tak czynić. Dafür wollen wir immer den anderen auch Zeit geben. Po to też chcemy zawsze innym czy braciom dać czas, dass sie ihre Botschaft weitergeben können. Aby mogli wstać i przekazać to poselstwo. Ich meine nicht, die ich mir selber ausgedacht habe, sondern vom Herrn natürlich. Nie chodzi o to, mi o to poselstwo, które ja sam sobie wymyśliłem, tylko te, które Pan chce mi dać. Aber lass dich als Bruder einmal gebrauchen. Ale daj się jako brat użyć przez Pana. Es ist zur Freude und zum Segen der Geschwister. Będzie to ku radości i ku błogosławieństwa braci i sióstr. Natürlich gehört eine gewisse Disziplin auch von uns Brüdern dazu. Oczywiście, że od nas braci wymagana jest do tego pewna dyscyplina. Das ist in jedem Zusammenkommen so. Tak jest właściwie w każdym z rodzaju zgromadzenia. Auch Sonntag, auch in dem Zusammenkommen zum Brotbrechen. Także na zgromadzeniu na łamanie chleba. Geht es ja nicht darum, dass ich jetzt meine ganzen Stellen oder Lieder oder so von mir gebe. Nie chodzi o to, że ja wszystkie te miejsca i wszystko, co ja mam na sercu, że ja to koniecznie wyrażę. Es ist mir immer ein Anliegen bei uns am Ort. Zawsze w miejscowym zgromadzeniu, gdzie ja jestem, jest to leży mi to na sercu. Dass die Möglichkeit, die Zeit für jeden Bruder ist, auch etwas beizutragen. Aby została dana możliwość każdemu bratu, by też mógł coś powiedzieć. Du musst natürlich auch wollen. Ty oczywiście też musisz chcieć. Aber ein Lied vorzuschlagen, ale podać jakąś pieśń, ein Dankgebet zu sprechen, albo podziękować w modlitwie. Ist das so schwierig? Czy to jest takie trudne? Tun wir das nicht alle zu Hause eigentlich? Czy właściwie nie wszyscy czynimy to już w domu? Es muss doch möglich sein, Sonntagmorgens ein solches kurzes Dankgebet auszusprechen. Przecież to musi być możliwe w niedzielę wypowiedzieć taką krótką, dziękczynną modlitwę. Wenn du einen Gedanken hast, der 10 Minuten nur dauert. A jeśli w nagłoszeniu masz myśl, która by trwała czy zajęła tylko 10 minut, dann sprich ihn aus. No to wypowiedz ją. Wenn der Herr dir das auf das Herz legt. Jeśli Pan kładzie ci ją na serce. Hier steht nicht, dass es länger sein müsste. Tu nie jest napisane, że to musiałoby dłużej trwać. Paulus spricht von fünf Worten. Paweł mówi o pięciu słowach.
Das sind nicht fünf Wörter. To nie są konkretnie pięć, to nie jest konkretnych pięć słów. Sondern fünf Worte heißt fünf Gedanken. Ale pięć słów oznacza pięć myśli. Aber es kann auch ein Gedanke sein, der dir von Herzen kommt. Ale może też być to jedna myśl, która z serca twojego wypływa. Welche Wirkung hatte Elia mit diesem einen Satz, es wird nicht regnen, bis auf mein Wort? Jakież efekty miało to jedno zdanie Eliasza wypowiedziane, że nie będzie deszczu, jak tylko na moje słowo? Was gibt es für Anordnungen im Blick auf dieses Zusammenkommen? Jakie zarządzenia czy przepisy są w Biblii na to zgromadzenie? Die Frauen dürfen sich nicht beteiligen. Niewiasty nie mogą w tym uczestniczyć. Zweitens lesen wir von den Sprachenrednern, dass es maximal drei sein durften. Po drugie czytamy o tych, którzy mówili językami, że mogło być ich tylko maksymalnie dwóch albo trzech. Damit haben wir heute sowieso nichts mehr zu tun. Z tym dzisiaj tak i tak już nie mamy nic do czynienia. Es soll zur Erbauung dienen. Ma to być ku zbudowaniu. Es geht nicht darum, dass ich mich produziere, sondern dass die Geschwister einen Nutzen haben. Nie chodzi o to, że ja sam siebie produkuję albo przedstawiam, ale o to, aby wierzący mieli z tego korzyść. Ansonsten ist Freiheit. Inaczej istnieje wolność. Es können am Anfang ein oder auch fünf Lieder gesungen werden. Na początku może być zaśpiewana jedna albo też i pięć pieśni. Und nachher genauso. A na koniec tak samo. Und wenn ein Bruder eine Botschaft weitergegeben hat, jeśli jakiś brat przekazał pewne poselstwo, dann mag ein anderer aufstehen, to może wstać inny brat, oder zwischendurch ein Lied gesungen werden, ale można też zaśpiewać pomiędzy pieśń, oder auch eine Danksagung, czy też podziękować, und dann kann es trotzdem weitergehen. I pomimo tego dalej może kontynuować się zgromadzenie. Wenn ihr einmal seht hier in Vers 26, was da alles existiert in Korinth. Jeśli w wierszu 26 zobaczycie, co tam wszystko w Koryncie istniało, zum Beispiel ein Psalm. Na przykład Psalm. Das ist nicht ein alttestamentlicher Psalm, der da vorgelesen wurde. To nie jest starotestamentowy Psalm, który tam został przeczytany. Psalm, das ist nach Epheser 5 und Kolosser 3 Loblied. Psalm to jest według Efezjan 5 i Kolosan 3 jest to pieśń pochwalna. Wir können nicht so genau sagen, wie man sich das in Korinth vorgestellt haben, vorstellen müsste. Nie możemy dokładnie powiedzieć, jak to w Koryncie sobie oni wyobrażali. Ich vermute, dass da ein Bruder einen solchen Psalm gedichtet und gesungen hat. Ja, przypuszczam, że tam był pewien brat, który napisał czy taki wierszyk ten taką pieśń i ona była tam śpiewana. Die Vielfalt, die wir hier in Korinth finden, sollten wir nicht zu sehr einschränken heute. Tą różnorodność, którą znajdziemy tu w Koryncie, dzisiaj nie powinniśmy tak ograniczać. Es gibt kein Sprachenreden mehr und es gibt auch keine Offenbarung. Nie ma wprawdzie już mówienia językami i także jakichś objawień nowych. Aber es ist Freiheit. Ale istnieje wolność. Die wollen wir nicht einengen. I my nie chcemy jej ograniczać czy przytłumiać. Zum Schluss kehre ich zurück zu Matthäus 18. I na koniec powracam do Mateusza 18. Da finden wir in Vers 19. Tam znajdziemy w wierszu 19. Wahrlich wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wiersz 19, Mateusza 18. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Der anschließende Vers 20, den wir vorhin gelesen haben, zeigt. Następny wiersz 20, który z początku czytaliśmy, dass ein Zusammenkommen als Versammlung ist. Pokazuje, że jest to zgromadzenie jako zbór, czy zejście wspólne jako zbór. Man hat gesagt, dass dieses Zusammenkommen das Atmen der Seele darstellt, das Atmen der Versammlung. Powiedziano, że to zgromadzenie jest duszą i dechem, czy oddechem zgromadzenia. Es ist ein Jammer, dass dieses Zusammenkommen das am wenigsten beachtete ist. Jest to właściwie biedą czy nędzą, że to zejście jest najmniej poważane i realizowane. Dabei ist es so wesentlich. Przy czym jest ono tak istotne. Kannst du dir ein Tagesleben ohne ein persönliches Gebet vorstellen? Czy potrafisz wyobrazić sobie dzień codzienny w twoim życiu bez osobistej modlitwy? Wir würden zugrunde gehen ohne das persönliche Gebet. My byśmy zrujnowali siebie, gdybyśmy nie mieli osobistej modlitwy. Ich meine das tägliche. Mam na myśli codzienną modlitwę. Und für die Versammlung gilt das genauso. I dla zgromadzenia tyczy właśnie to samo. Diese Versammlung als dieses Zusammenkommen zum Gebet
ist so entscheidend für den guten Verlauf nicht nur der Zusammenkünfte, sondern des Versammlungslebens. To zejście na modlitwę jest takie decydujące na nie tylko na poszczególne zejścia czy spotkania, ale w ogóle na całe życie czy sposób mienia się tego zgromadzenia. Wir müssen zugeben, dass wir als Brüder da durchaus mit Schuld haben. Musimy przyznać się, że jako bracia jak najbardziej też mamy w tym współwinę. Wenn wir lange Gebete sprechen, jeśli wypowiadamy długie modlitwy, vielleicht Gebete, die keiner so richtig nachvollziehen kann, może modlitwy, które nikt właściwie nie potrafi ich pojąć, dann können wir den Geschwistern viel Mühe bereiten. Wtedy naszym współwierzącym możemy sprawiać wiele, wiele trudu. Natürlich ist es so, wenn es sich um eine kleine Versammlung handelt, also wenige Geschwister meine ich. Oczywiście, że jeśli istnieje jakieś małe, nieliczne zgromadzenie, dass die Gebete ein Stück weit länger werden, że normalne jest, że wtedy modlitwy są dłuższe, weil man nicht 10-mal beten möchte. Bo ktoś może nie chce modlić się 10 razy. Aber wenn 20 Brüder da sind, ale jeśli jest 20 braci und alle beten würden, i gdyby wszyscy się też modlili, dann kann man sich ja mal überlegen, wie lange ein Gebet sein kann, damit alle auch zu Wort kommen. To można się zastanowić nad tym, jak długo mogłaby ta modlitwa w ogóle trwać, żeby też wszyscy mieli czas się też pomodlić. Es ist besser, einen Gedanken zu sagen und dann den nächsten dran zu lassen. Lepiej jest powiedzieć jedną myśl, a potem dać szansę drugiemu. Dann könnten wir nämlich als Geschwister, als Versammlung zu jeder Bitte ein Amen sagen. Bo wtedy jako wierzący, jako zgromadzenie moglibyśmy do każdej prośby powiedzieć Amen. Was finden wir als Anordnung im Blick auf das Zusammenkommen? A co znajdziemy jako zarządzenie Boże co do tego zejścia? Wie bei den übrigen praktisch nichts. Tak samo jak w przypadku tych innych praktycznie nic. Da steht nicht, dass wir mit einem Lied beginnen oder mit einer Bibelstelle. Nie jest nigdzie napisane, że rozpoczynamy to pieśnią czy przeczytaniem pewnego miejsca. Obwohl das eine gute Gewohnheit ist. Aczkolwiek jest to dobrym zwyczajem. Aber es gibt Länder, wo man öfter mal nachher liest statt vorher. Ale są kraje, w których częściej po modlitwach się czyta niż przed. Da ist Freiheit. Istnieje wolność. Aber wir kommen zum Gebet zusammen. Schodzimy jednak się na modlitwę. Und wir sehen, dass wir übereinkommen müssen. I też widzimy, że musimy uzgodnić się co do tej, tych tematów modlitwy. Es gibt kaum etwas übleres, als wenn Brüder gegeneinander beten. Nie ma prawie nic gorszego, jak to, jeśli bracia modlą się przeciwko, przeciwko sobie nawzajem. Wenn ich weiß, dass Brüder anders denken und die Dinge anders beurteilen und ich bete trotzdem so. Jeśli ja wiem, że bracia jakąś rzecz inaczej oceniają i wiem o tym i ja pomimo tego się tak modlę, dann kann das nicht angenehm sein in den Augen Gottes. Wtedy nie może to być miłe w oczach Bożych. Dann bete es in einer Weise, dass die Versammlung Amen sagen kann. Wtedy módl się w tej sprawie w taki sposób, żeby całe zgromadzenie mogło powiedzieć do tego Amen. Und wenn wir in einer Sache gespalten sind, jeśli w jakiejś sprawie jesteśmy rozdwojeni, dann müssen wir das zugeben, to musimy to przyznać, aber nicht die Gebetsstunde nutzen zu einem Kampf um diese Sache. Ale nie wykorzystywać spotkania na modlitwę do walki w tej sprawie. Solche Gebete kann Gott nicht erhören. Takich modlitw Pan nie może wysłuchać. Aber abgesehen davon finden wir keine Anordnung. Ale poza tym nie znajdziemy żadnych zarządzeń. Wir wollen, wie in jedem Zusammenkommen, daran denken. Chcemy tak jak w przypadku każdego zejścia myśleć o tym, dass ich nicht für mich zusammenkomme, sondern als Versammlung. Że ja nie schodzę się jako dla siebie, tylko schodzimy się jako zbór. Zu Hause magst du so lang beten, wie du kannst. W domu możesz się tak długo modlić, jak potrafisz. Auch damit sind Gefahren verbunden. Chociaż z tym też są powiązane niebezpieczeństwa. Aber in der Versammlung sind andere da. Ale na zgromadzeniu są inni. Und bedenke auch bei dem Inhalt deiner Gebete. I weź pod uwagę też, jeśli chodzi o treść twoich modlitw.
Es geht nicht um deine Privatgebete, sondern um die Gebete, wo die Versammlung Amen sagen kann. Nie chodzi o twoje prywatne modlitwy czy treści, tylko chodzi o treści, które, do których całe zgromadzenie może powiedzieć Amen. Es ist auch keine Informationsstunde. To też nie jest godziną przekazywania informacji. Ich meine durch Gebete. Mam na myśli przez modlitwy. Wenn etwas unbekannt ist, dann mag man das vorher sagen. Jeśli coś jest nieznane, to wtedy można to przed modlitwami powiedzieć. Und dann kann man gemeinsam auch Amen zu einem solchen Gebet sagen. I wtedy również wspólnie można powiedzieć na ten do tego tematu Amen. Vergesst nicht, der Herr ist in der Mitte. Nie zapominajcie, Pan jest w pośrodku. Er führt durch seinen Geist. On prowadzi przez swego ducha. Nicht wir Menschen. A nie my ludzie. So wollen wir die Zusammenkünfte, die wir als Versammlung haben, dankbar annehmen. Chcemy więc te zgromadzenia, które mamy, z wdzięcznością przyjmować od Pana. Die Freiheit weder einschränken noch missbrauchen. I nie chcemy tej wolności ani ograniczać, ani też nadużywać. Danken dafür, dass der Herr uns diese Zusammenkommen gegeben hat. Dziękujmy Panu za to, że te spotkania czy zejścia nam dał. Und sie nutzen zur Verherrlichung des Herrn. I używajmy ich ku uwielbieniu Pana und zum gegenseitigen Nutzen. I ku wzajemnej korzyści.